Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj ponownie u kolegi Andrzeja Głazika. Tutaj w Lulkowie, to jest miejscowość pod Toruniem. W zeszłym roku, kiedy rozpoczynaliśmy kręcić fotoreportaże w ramach takiego wademekum hodowcy, bardzo dużo rad udzielił nam właśnie kolega Andrzej. Jak duże zainteresowanie było tymi filmami, może świadczyć fakt, że pod każdym filmem możemy zobaczyć, ile tysięcy odsłon było tego filmu, czyli hodowcy po prostu, że tak powiem, bardzo chętnie oglądali to, ciągle się dokształcając, doszkalając. Tutaj też takim ubocznym efektem tego było, że pan Andrzej miał bardzo dużo telefonów i to były też telefony niekiedy o późnych godzinach nocnych, to było nawet, to tak, że tak powiem, może to być niekomfortowe, ale jak się odzywa, świadczyło o bardzo dużym zainteresowaniu. I takim jednym z problemów, które tutaj były bardzo często poruszane, hodowcy wręcz domagali się, żeby taki dać im napisać, stworzyć taki grafik jakby karmienia, taki program, co po prostu się kiedyś to było robione i w innych filmach też występuje. Natomiast tutaj odnośnie tego grafiku, tutaj z kolegą Andrzejem, porozmawiamy dzisiaj, dlaczego takiego grafiku właśnie jako takiego z takiego stricte dokładnego nie będzie. Proszę bardzo, kolega Andrzej. Witam Was, koledzy, ponownie. Trochę Wam pomarudzę. No ale mam nadzieję, że to, co będziemy sobie poglądy na temat gołębi wymieniali, nie tylko powiedzmy opowiadając na filmie, ale również jak do mnie dzwonicie. Dziękuję za telefony. Bardzo lubię rozmawiać na temat gołębi, to jest moje życie. Ale niekiedy jestem przemęczony, no po prostu was jest tam 40 tysięcy, a ja jestem sam. Z tym, że dalej prowadzimy ten program, jeśli chodzi o kręcenie filmów, o rozrodzie, o lotach i chciałbym jeszcze parę słów o tym grafiku powiedzieć. Zauważcie, koledzy, że wszystkie firmy zachodnie, Rinfried, Natural, takie znane, ja mówię, i jeszcze kilka innych dają grafiki takie, co należy podać gołębiom w sezonie lotowym czy w rozrodzie, żeby ograć konkurencję. Pokażcie mi jednego mistrza, powiedzmy Polski, czy w GMP, czy ktoś na tych grafikach cokolwiek osiągnął, jakieś wyniki zrobił. Powiem tak, taki grafik pewnie, że istnieje. On dotyczy lotów, które są naprawdę bardzo udane. Najlepiej jak pogoda bezwieczna, to jest przy temperaturze 20 kilka stopni, nie ma upału i tak dalej. Ten grafik wtedy zdaje egzamin. Wiadomo, że one przylecą, powiedzmy zacznijmy od niedzieli, przylecą w niedzielę, w piękną pogodę, bardzo szybciutko powchodzą do gołębnika, patrzymy w ciągu godziny, mamy cały stan gołębi, coś tam może zahaczyć, przyjdzie nam po południu lub na drugi dzień. Podajemy jednorazowo elektrolit i na tym to się wszystko kończy, wieczorem coś tam zrobimy o tych sprawach, co mówiliśmy i tu jest wszystko ok, bardzo w porządku. Teraz, jeśli lot był, nawet krótki, z 200 km pod wiatr, gdzie gołębie aż tak bardzo jeszcze nie są przyzwyczajone do tak wielkiego wysiłku na początku sezonu, to wiadomo, że on tak sobie zakwasi mięśnie, że ten lot z 200 km to on jest dla niego trudniejszy, jakby leciał z 700 z wiatrem. Tak ma zakwaszony organizm, mięśnie wszystkie, że on nie ma siły nawet skrzydeł podnieść. I co? Podajemy raz elektrolit? Absolutnie, to jest za mało. Musimy pamiętać, że wtedy dużo rzeczy jest potrzebnych temu gołębiowi, tylko skupmy się na elektrolicie. Elektrolit służy nam, gdzie tam jest sód, potas, magnez, generalnie do wydalenia z organizmu, z mięśni szczególnie, kwasu mlekowego. To jest to, ten popiół, to jest to świństwo, co się odkłada, no nie tylko u zwierząt, ale także u ludzi. Wtedy, kiedy organizm jest przemęczony. Wiadomo, że elektrolit musimy podać na drugi dzień i trzeci dzień jeszcze, po takim wysiłku. Nie wolno gołębi na siłę wtedy gonić na drugi dzień, albo zaraz po locie wieczorem jeszcze męczyć je dalej, bo dużo hodowców to stosuje. Godzinę, tak umawiałem, każdy uważa, że godzinę musi go on trenować przy domu, robi to rano, wieczorem, robi to po locie, na drugi dzień po locie. Jeśli to zrobi po bardzo łatwym locie, dobrze, ale jeśli po trudnym, panowie, następne loty będą coraz słabsze, a gołębie od wysiłku zaczną ginąć. Po prostu nie będą miały siły dalej latać. I teraz ten grafik, co? No pomoże nam, jak powiedziałem, na krótkich lotach. Wiadomo, że taki mocno wyniszczony organizm, mówimy, że wieczorem powinny one dostać B-kompleks. Moja B-kompleks, musicie wiedzieć, to jest coś takiego jak Avipharm, ale więcej tam jest, może tak, witaminy B z grupy B to są śladowe, ale bardzo mocno postawiłem na mikro, makroelementy, co odbudowują, uruchamiają tą drabinę pokarmową. Przetworzenie, powiedzmy szybko, tłuszczu na energię, białka na odbudowę mięśni.
przepraszam, że się wtrącę, czyli z tego co rozumiem, czyli po prostu tak naprawdę... I tak będziemy mówili o całym tygodniu, że to wszystko nam się zmieniło po ciężkim latach. No właśnie o to chodzi, czyli po prostu nie tyle co musimy mieć grafik, a po prostu wiedzieć, mieć tą wiedzę, że przykładowo działanie elektrolitu jakie jest i po prostu wtedy stosować w zależności od kondycji gołębia, od ciężkości lotu, oczywiście, od wielu czynników. Czyli oczywiście taki grafik to naprawdę musielibyśmy już mieć... Po ciężkim locie inny, po takim innych wydarzeniach, przy jakiejś infekcji inny. Cały program non stop się zmienia co tydzień. Czyli tutaj trzeba być bardzo elastycznym. Ten rdzeń, o którym ja mówię, działalności, to należy to stosować. To jest potrzebne, bo po prostu ta wiedza taka na co dzień jest potrzebna, żeby hodowca, ja wymagam wręcz i proszę was, żebyście się tego nauczyli na pamięć i wtedy łatwiej będzie wam, jeśli poznacie jeszcze działanie tych wszystkich dodatków dla gołębi, to łatwiej będzie wam ten program zmienić samemu, bez pytania, bez dzwonienia. I wtedy będziecie wielkimi mistrzami. Czego wam życzę? To myślę, tyle by było o tym grafiku, bo będziemy mówili o całym tygodniu i uważam, że o lotach będziemy mówili w marcu. Teraz dzisiaj chciałbym powiedzieć, zamknijmy temat tego grafiku. Nie dam wam do ręki grafiku, nauczcie się na pamięć, bo to nic nie da. Psu o budę to rozbić. Jeśli będę się wypowiadał na temat działania niektórych środków, to nie będę wam mówił, że na to, co służy do oczyszczania mięśni, tam musi być winian, sodu, chlorek, potasu i tak dalej. Krótko mówimy. Potas, magnez i tak dalej. Wielu ludzi z wyższym wykształceniem, ukierunkowanych nie aptekarstwo, na farmakologię, zarzuca mi, że ja nie używam tak zwanego języka technicznego. Tak, z ludźmi, powiedzmy, z którymi współpracujemy, muszę, jestem zmuszony. Natomiast my, hodowcy, mówimy prostym językiem, takim dla mnie zrozumiałym i dla was. I nie będziemy mówili winian, potasu, bo wy powiecie, no nie, no to czarna magia, co ten chłop wymyśla. No nie, to jest prawidłowa nazwa. Tak. Ale my to będziemy mówili na skróty, będziemy wiedzieli, o co chodzi. Rozumiem, czyli jako tako grafiku, powiedzmy, jakiego uniwersalnego programu karmienia nie ma. Trzeba po prostu sobie taki program, że tak powiem, wyrobić na podstawie znajomości działania substancji poszczególnych. Oczywiście. Oczywiście bacznie obserwować gołębie i po prostu stosować dane środki, produkty wtedy, kiedy to wymaga według naszej oceny gołąb. Także na dzisiaj może teraz tytułem zakończenia tematu, jeżeli chodzi o ten program karmienia, grafik taki, możemy zakończyć, chyba że kolega Andrzej jeszcze coś ma do dodania. Chciałbym, żebyście do mnie dzwonili, tylko że nie zawsze mam czas. Najlepiej dodać, no ja w firmie jestem od godziny przed 6 zanim biuro zacznie działać, to jest 7-8. W tym czasie mam trochę czasu, rozdzielę pracę, mam trochę czasu, możemy pogadać i wtedy dopiero po 18-19. Tylko że jest tak, że hodowca jest bardzo wymagający i my rozmawiamy 40 minut na jeden temat. Lubię takie rozmowy, ale później tak, uszy mnie bolą, głowy mnie boli, bo za długo ten telefon trzymam przy sobie. Pomijając ten fakt, bardzo proszę o telefony, jeśli coś nie będziecie rozumieli, ale zrozumcie że nie zawsze mogę odebrać ten telefon i nie zawsze mogę rozmawiać na temat, który was interesuje. Za to was z góry przepraszam, ale musicie pamiętać, że dla was to jest życie i dla mnie to jest życie. Wy dzwonicie wtedy, kiedy macie czas. I weźcie też pod uwagę, że ja nie zawsze mam czas, żeby na ten temat rozmawiać. Ale to takie trele morele, przejdźmy do konkretu. Tak, tylko powiem jeszcze, zachęcamy wszystkich do oglądania filmów, bo dużo spraw, jeżeli się dokładnie oglądnie wcześniejsze odcinki Wademekum Hodowcy, poradniki, porady kolegi Andrzeja, tam można się z wieloma rzeczami też doinformować i wtedy się okaże, że nie wymaga aż takiej dłużej konsultacji telefonicznej. Także na razie dziękujemy, a my za chwilkę przejdziemy do kolejnych odcinków naszego Wademekum. Do zobaczenia i dziękujemy bardzo. Już możemy mówić dalej? No, mówimy dalej o tym rozrodzie. Słuchajcie, taką sobie małą ściągę zrobiłem, bo po prostu, no, dożyć tych lat, co ja i jeszcze wszystko pamiętać. Powiem tak, przede wszystkim mamy już luty, ale na poprzednich filmach mówiliśmy o przygotowaniu. Przygotowujemy zaraz po lotach gołębie. Po lotach musimy je odrobaczyć, musimy wyjść z tych leków, które podawaliśmy. No, mamy takie środki na dzień dzisiejszy, które bardzo wam pomogą w tym, że gołębie, które są rozkojarzone antybiotykami, z powrotem organizm zacznie produkować właściwą mikroflorę, ten jego system obronny zacznie działać, funkcjonować lepiej. I wiadomo, że po sezonie musimy wejść w probie, chociażbyśmy nie chcieli, to jest omega ten jeden, gdzie mamy żywe kultury
żywe kultury Lactobacilliusa, bakterii, mamy kwasy organiczne, mamy dużo rzeczy potrzebnych do tego, żeby gołębie utrzymać w zdrowiu. Wiadomo, grudzień, no mamy czas, robimy im takie różne ziółka, to już całą zimę, herbatki, te dwie rzeczy. To nie jest oregano. Oregano jest jednym ze składników, powiedzmy, tu w tym preparacie. Tak. Tutaj mamy, są takie fajne zioła, które czyszczą układ oddechowy z tej flegmy. Podając antybiotyki, różne grzybicy są, czy coś. To pomaga. To nie. Ty to teraz też stosujesz właśnie? Oczywiście. W zimie dostają kilka razy tam, powiedzmy, w miesiącu. Ale to robimy, zaparzamy. Nie gotujemy ziół, tylko zaparzamy. Tu łyżkę tego od herbaty na litr wody i łyżkę tych ziół na robaki. Ziół na robaki, nie? I teraz tu musicie, i teraz zobaczcie, co tu jest, na przykład tu, jakim skład, nie? No, wierzba purpurowa. Musicie wiedzieć, do czego służy, nie? Babka wąskolisna, piołun, bolda, wotret, ziele, szałwia, nagietek. Bije żółty guzek. Krwawnik, tymianek. Powinniście wiedzieć, do czego służy. Borówka, anes, cynamon, orzech włoski, brodawka. Są to rzeczy, które wybijają żółty guzek, trichomonady. Przepraszam, się wtrącę, czyli stosując to, możemy później zrezygnować z kuracji taka klasycznej, antybiotykowej. Nam się to udaje, ale wielu kolegów, co to stosuje i nie tylko, powiedzmy, latających na poziomie sekcji oddziału, ale też mistrzowie Polski, gdzie w zasadzie, jeśli gołębie są dość odporne nawet na pasożyty, to wystarczą te zioła podać i nie będziemy mieli problemu ani z trichomonadami, ani z kokcyliami. Herbatki zaparzamy całą zimę. To też można te zioła sypać na karmę. Polać czymś tam, takim najlepszym klejem, to jest, powiedzmy, ten czosnek mocny. On bardzo dobrze kleje nam wszystko. No i co? No i wiadomo, jakie właściwości ma czosnek. Więc przygotowanie do rozrodu. Sobie mówimy to tamto, ale tak, przede wszystkim w grudniu już, na początku stycznia musimy gołębia odrobaczyć. 3 razy do roku odrobaczamy. To jest grudzień, początek stycznia, po 7., 8., 9. dzielocie jeden raz. Tylko wtedy dajemy tylko 1/3 dawki, o tym mówiliśmy na poprzednich filmach. Po to robimy takie małe dawki, żeby powiedzmy nie wybijać, powiedzmy, wszelkich robali, bo one są czyste. Gołębie już były odrabaczane, ale to stymuluje, szczególnie levamizol, bardzo korzystnie wpływa, na system obronny u gołębia. I zobaczycie, że podacie to po 8, powiedzmy średnio 9 locie, tak, to odrobaczenie, zaraz jak przylecą na drugi dzień i patrzymy, kurczę, nic nie zrobiłem, nie zwiększyłem treningów, nie zwiększyłem witamin, a przyszły lot, że same pierwsze. Przepraszam, że przerwę, zobacz, gołębie się uspokoiły, tak jakby słuchały też. To są inteligentne stworzenia. Dalej. No, wiadomo, że przed parowaniem dobrze jest nie robić, jak ja słyszę, kurację antybiotykową, nawet na trichomonady, kokcylia. Koledzy, nie wolno takich rzeczy robić. Mamy wybitnego lekarza, doktora akurat w Polsce Północnej, on na całą Polskę, no, jest rozchwytywany, doktor Koralewski. Chcecie do niego kontakt, ja nie podam wam numeru telefonu, ale wejdziecie na, myślę, vet.com, coś tam. Można znaleźć w internecie. W internecie wejdziemy na stronę weterynaryjną doktora Koralewskiego, on jeździ po całej Polsce. I Czczewie, właśnie nawet byliśmy kiedyś u kolegi Szoszora w Czczewie, on właśnie też korzystał, opowiadał nam właśnie, że zawsze dzwoni do niego, wtedy pan doktor Koralewski przyjeżdża, dokonuje przeglądu stada, że tak powiem, aplikuje coś, co należy, informuje o kuracjach, jakie należy przeprowadzić prawidłowo i tego typu. I to jest takie, że tak powiem, usługa, z której warto skorzystać. Warto. To znaczy, że ci hodowcy, którzy chcą wygrywać, muszą zrobić badania gołębi i tak dalej, żeby się dowiedzieć, co tam siedzi złego w tych ptakach. Drugiego lekarza, co znam, to jest doktor Myszkowski. On działa na Śląsku. Tak, bardzo pochlebnie się wypowiadał nasz hodowca testujący nasze karmy, produkty, pan Krystian Kachler. A powiedział, że nie ma lepszych. Ja mówię, no uważam, że bardzo dobry jest doktor Koralewski. Tam, gdzie wchodzi, w zasadzie giną choroby.
jest to wysokiej klasy specjalista. Akurat ci panowie lekarze, oni nie reprezentują, nie testują moich produktów, a szkoda. Chciałbym z takimi, powiedzmy, ludźmi nawiązać kontakt. No ale musimy szukać za granicą, powiedzmy. Tak, no jeszcze właśnie ze swojej strony przedstawialiśmy też na internecie doktora Ryszarda Chorążego, z którym towarzyszyliśmy w lekcjach, które organizował, i podglądaliśmy właśnie, jak są te badania przeprowadzane w Koszalinie, tam znowuż pracuje. I widzieliśmy, jak szczepiał gołębie, jak dokonuje badań, jak wykonywał antybakteriogramy. Także hodowcy, którzy chcieli się zapoznać z taką, jak wyglądają takie badania, mogą też u nas na stronie internetowej zobaczyć. A wierzcie mi, koledzy, że podobne praktyki stosują właśnie ci lekarze, tacy, którzy się specjalizują w gołębiach, to nazywamy kolumbopatologami. Bardzo się cieszę, że Krzysztof mnie wyprzedził, ale właśnie miałem napomnieć doktorze. Dużo dobrego o nim słyszałem. Uważam, że takich, bo zobaczcie, za jakie oni tak mogliby zarabiać dużo większe pieniądze, aniżeli te pieniądze, które od nas hodowców biorą. On musi dojechać, musi badania pobrać, próbki i tak dalej. Na jedną hodowlę straci jeden dzień, jak większa hodowla, nie? W zasadzie on wyjedzie i tak na paliwo dostanie, no trochę za te badania i coś mu tam zostanie. Są to hobbyści, którzy no naprawdę zaczęli się udzielać. No ja swego czasu, powiedzmy, no zawsze miałem motywację do wygrywania, teraz już po prostu nie mam czasu zajmowania się sportem aż tak bardzo. Teraz mnie interesują inne rzeczy, tylko i wyłącznie związane oczywiście z gołębiarstwem. I tych lekarzy, którzy wymieniliśmy, to znajdziecie ich w internecie. Warto z nimi mieć kontakt. Więc tak jak mówiłem, mamy styczeń, zrobimy badania. Posiewy na kał, wymaz z wola, bardzo ważna sprawa, z pełnego wola i w połowie gardła, tu. Jak tu, powiedzmy, mamy ten przewód pokarmowy, przełyk, tak? Tu od dzioba do wola, to w środku, tu, w połowie, musi być wymaz brany. Jeśli lekarz tego nie zrobi, to wy mu to pokażcie. Musi to zrobić, a już lekarz będzie wiedział dlaczego. Oczywiście wymaz z kloaki, jeśli wejdziecie w kontakt z doktorem Korolewskim czy Myszkowskim, oni wyślą wam takie specjalne plastikowe rureczki z wacikami, gumką zakręcone, wyślecie mu i wszystko, badania, nie musicie do niego jechać. On wam zrobi te badania i wierzę, że robi to dobrze. Zrobiliśmy te badania i wszystko teraz wiemy. Nie robimy, więc tak, z badań wyniknie wam, że tak. Nie ma żadnej salmonelli. Jak może być w zimie paratyfus, salmonella, czy streptokokozy, czy inne choroby bakteryjne? Nie ma. To dopiero rusza z chwilą, kiedy dorosłe już tworzy im się papka, wtedy kiedy samiczka zniesie jajka, wtedy zaczynają się choroby. I tą kurację antybiotykową, którą wy robicie w miesiącu, powiedzmy, styczniu czy lutym, to jest karygodne. Tego nie wolno robić. Wy wyniszczacie te dobre bakterie, bo te złe jeszcze nie działają. Na to trzeba poczekać. W sytuacjach podbramkowych to zrobimy te kuracje, ale kiedy nie ma choroby, nie wolno tego robić. Uważam, że coś takiego jak po prostu podanie profilaktycznie antybiotyku, tak? Nie ma czegoś takiego, o Boże kochany, u nas w Polsce to, ja nie wiem kto to wprowadził, to słowo profilaktyka przez stosowanie antybiotyków. Ten powinien mieć język obcięty i palce. Przepraszam, że to mówię, ale nie wolno tych rzeczy robić. Więc tak, możemy podać, jeśli mówimy o kuracji cały czas, co to słowo mi nie przechodzi przez gardło, możemy im podać zakwaszacze. No uważam, że firma Brokampa zakwaszacz, są to same żywe kultury, bakterie wysokiej klasy. Zakwaszacz HapLab, są to same zakwaszacze. Zakwaszacz i wszystkie inne, tu mamy w probioków ten omega 1. To tu mamy też te żywe kultury bakterii. Ja już o tym mówiłem, co tam jest, nie? Ale wszystko to, co tu utrudnia życie w przewodzie pokarmowym tym negatywnym bakteriom, natomiast flora bakteryjna bardzo pięknie się odbudowuje. I nie potrzeba kuracji antybiotykowej robić. Z tego względu, że tak, wychowacie młode na antybiotykach, po tych gołębiach młodych wychowacie następne gołębie po antybiotykach i to trzecie pokolenie możecie zlikwidować, na rosół się nawet nie nadają. Zapomnijcie, żeby to wychować na lekach organizm, jeszcze który będzie musiał na granicy wytrzymałości ogrywać konkurencję.
Mówimy teraz o tym przed parowaniem. Wiadomo, że musimy zrobić, powiedzmy, ja czepiam się tej metody obrotowej totalnego wdowieństwa. Jest to metoda wdowieństwa, która największe sukcesy daje na Mistrzostwie Polski, na Olimpiada i tak dalej. I tu gołębie powinny być sparowane między 15 a 20 lutego, z tego względu, że mamy ja jeszcze o tych sprawach mówię. Okres akurat, że możemy to dokonać. Możemy. I teraz na, powiedzmy takie, zrobić wstępne parowanie. No dzisiaj jest 21, no ale dobra. Przykładamy je tam, powiedzmy takie gołębie, znaczy się przykładamy dzisiaj wieczorem, jutro wieczorem, czy kiedyś, czy w dzień, jak macie czas. I patrzymy, które gołębie się sparowały. Te, co się natychmiast sparowały, rozdzielamy, tak? I teraz patrzymy na tych uparciuchów, tam gdzie samiec nie umotowuje samiczki i odwrotnie. No to tam im zrobimy powtórkę, przeparujemy. W związkach partnerskich. W czym rzecz? Bardzo ważna sprawa, o tym za chwilę, więc musimy je bardzo dobrze przygotować. Po to jest to parowanie wstępne, że będziemy wiedzieli na 100%, że wszystkie jak włączymy dnia 10, tam powiedzmy marca czy 1 marca, w 7 dniu 90% w zdrowym stadzie jaj muszą położyć samice. Pierwsze jajo po 7 dniu. Nie ma innej sprawy. I to gdyby u nas się coś takiego działo, no wiadomo, że te samice oddzielamy, jeśli 10 dzień nie zniesie, czy 11, 12, nie likwidujemy takiego gołębia, ale go oddzielamy, obserwujemy, patrzymy. To znaczy, że jeżeli opóźnia to, to jest źle? No bardzo źle. 7 dzień, 8 dzień muszą znieść pierwsze jaja samice. Dobrze przygotowane. Czyli, a co przyczyną może być taką podstawową czegoś takiego? Generalnie hodowcy potrafią gołębie przygotować do rozrodu. Ale to jest to, że powiedzmy samczyk już gdzieś tam zakochał się w jakiejś innej partnerce. On ją słyszał przez drzwi. Poważnie, one ze sobą rozmawiają gołębie. One po głosie się poznają. Tak się nawołują, że innej partnerki nie przyjmie, tylko tą, z którą rozmawiał przez te zamknięte drzwi. Może być coś takiego. No wiadomo, że wtedy jakie systemy są parowania, to wiecie, nie zamykać do wiadra ciemnego czy jakiegoś pomieszczenia, bo one nie będą się komfortowo czuły, to tak samo jakby ktoś hodowcę, nie? Zamknął do ciemnego pomieszczenia jak z ładną kobietą, pół biedy, ale i tak dalej. Proszę kolegów, zapominamy o kuracji antybiotykowej. Badania robimy w laboratorium, kału, wymazy i to wszystko. Teraz musimy pamiętać, że mamy na dzień dzisiejszy, to jest broń przeciwko bakteriom, probiok omega-1, Quikor. Nie podawać tego razem, bo jedno i drugie jest bardzo mocne. Czyli Quikor nie mieszamy z probiokiem? Nie. Wiadomo, że Quikor typowo do rozrodu, probiok jeszcze bardziej w zasadzie zakwasza ten system pokarmowy gołębia i probiok jeszcze ma bardzo mocne białko, gdzie możemy go stosować w lotach. Hodowcy stosują go po przylocie, w rozrodzie 2-3 razy w tygodniu. No, są tacy, co gołębie im chorują, to 5 razy. No, nie wiem, jaki będzie tego skutek po wielu latach stosowania tych zakwaszaczy tak mocnych. Okaże się to. Wiemy, że przez 3 razy, 3 dni podajemy w tygodniu, nic się nie dzieje, ale na następny dzień możemy podać ten Quikor. Sytuacja podbramkowa, coś tam zaczyna brzydko się dziać z tymi gołębiami, one zaczynają mimo wszystko kał wodnisty, jakiś taki brzydki zapach się robi, to powinno od razu pomóc. Te dwie rzeczy. Jeśli coś brzydkiego się dzieje, możemy spróbować podać wyciąg z ziół. On jest bardzo skuteczny. Jeśli nie musimy go dawać, nie dajemy. Proszę? O miksie naturalnym. Miksie naturalnym, tak. Jeśli nie musimy go, bo nie dajemy, no to leczy. No, zdrowego nie musimy leczyć, nie? Jedynie jeśli zacznie naprawdę coś się brzydkiego dziać w gołębniku. Niekiedy podajemy sami zapleśniałą karmę, zapleśniałe drożdże otwarte, czy inne produkty już w zeszłym roku żałujemy, no co z tym zrobić, jeśli ja otworzyłem, powiedzmy, na jesień drożdże, czy siarę jeszcze na rozród, czy na pierzenie, no to nie wyrzucę tego. Słuchajcie, musicie to wyrzucić, bo raz otwarte, to się tam namnażają różne pleśnie, pleśniawki i trujemy tym gołębie. Nie czymś tam, albo gołębie kupiliśmy chore, tylko sami je trujemy. I tutaj nie możemy dokonać oszczędności. Nie, no tu nie zaoszczędzicie, ale zaoszczędzicie na tym, że polskie produkty, mamy już polskie firmy, o których wspomniałem, które robią rzeczy. Też nie wszystkie dobre rzeczy u mnie są, powiedzmy, z najwyższej półki i w innych firmach, ale myślę, że po czasie dojdziecie, które są najlepsze i takie należy kupować. Nie za
setki złotych, tam powiedzmy puszeczkę, ale za normalne pieniądze. No. I to na kieszeń Polaka przeciętnego. Na kieszeń, tak. My takie produkty właśnie staramy się dostarczyć wam. Teraz wiadomo, że zrobimy wstępne parowanie, trzeba gołębie podgrzać. To czym to robimy? No podamy energię na loty i damy im z programu lotowego. Jest to power niesamowity, to tak podgrzeje, no sam coś ATP. Się... To jest to z ATP, energia z ATP. Dodamy do, na przykład polejemy karmę, posypiemy probiokiem, posypiemy drożdżami i zobaczycie, co za dwa dni te gołębie będą wyrabiać. I to, co zastosujemy przed wstępnym parowaniem, to przed właściwym to samo. Bo to nie jest tylko sama energia, tu cały zestaw jest mikro, makroelementów, które są potrzebne do samica zajdzie, chciałem powiedzieć, w ciążę, ma znieść jajko, to żeby to wyprodukować, to jajko, no my to powiedzmy, co tam, coś w skorupie. Nie, to jest nowe życie. I to nowe życie musi być prawidłowo utworzone. Musimy pamiętać, że takie zioła, które my stosujemy w tych na przykład dwóch produktach, w tym probioku, to jest brodawka, nagietek, kozieradka i mniszek lekarski. Nie będziemy tego poszczególnie omawiać, ale to jest nieodzowne, żeby nie stosować tych różnych tam powiedzmy rzeczy, preparatów chemicznych. Proszę kolegów, tu już tu mówiliśmy o tych parzeniu herbatki z tych dwóch ziół, mieszanka ziół na robaki. Słuchajcie, to nie jest 100% te zioła nie wbiją na robali. Kolcogłowów, tasiemców i tych różnych innych świń. Nie, ale tak im utrudni życie, że to tam powiedzmy, no nie będzie się tak to namnażało, nie? Spróbujcie to podawać. Zobaczycie, jakie będą miały czyściutkie gardło, jaki piękny kawał. Niemcy to dalej idą, to chociaż nie będziemy tłumaczyć, dlaczego Niemiec, jak na coś się uprze, to zostaje mu do końca życia. Jak oni zaczęli to, poleją karmę i zaczęli dawać te mieszanki ziół, i u nich to jest good. No dobra, jak poda raz, dwa razy w tygodniu, to super w zimę. Ale on to non-stop daje, no nie będziemy tego komentować. Sparowaliśmy gołębie, 7-8 dzień niosą pierwsze jaja i wtedy robimy ponowne badanie kału, szybciutko. Oczywiście robimy badanie kału, jeśli coś zawsze się tam działo nam. Co roku mieliśmy problem z trichomonadami, z kokcyliami i tak dalej. Robimy to badanie kału. Jeśli wyjdą nam pojedyncze kokcylia, pojedyncze trichomonady, ocysty, panowie lekarze, ocysty, to żadnych kuracji nie robić. Absolutnie. To musi tam być. My to mamy. Tu. No w moim dużym brzuchu to jest więcej tych kokcydii, pewnie tam innych rzeczy. Ale niepotrzebnie nie podajemy nic na robaki. Tu mamy takie ziółka właśnie, które wybijają tam. I raz przypominamy. Tu jest nagietek, brodawka, mniszek. Młode są w gniazdach, są, no teraz powiedzmy przed jeszcze, zanim musimy pamiętać o jednym, że papka u gołębi wytwarza się już od 8 dnia. Siedzą na jajach, tak. 17 dni, młode się oręże, ale już w 8 dniu zaczątek papki jest w wolu u samiczki, u samczyka trochę później w 10 dniu. I my już musimy coś tym troszeczkę gołębie te wzmocnić. Wiadomo, że ten chów naszych gołębi to nic nie ma wspólnego z naturą. To jest wszystko wypaczone. W związku z tym, że od podstaw to wszystko wypaczyliśmy, no to teraz musimy iść z prądem. Nie będziemy odwracać powiedzmy Wisły kijem, tylko znowu. Musimy przygotować do tego rodzice, ojca i matkę, samca i samiczkę, do tego, żeby wspaniałą papkę wytworzyły do karmienia młodych. Troszeczkę zakwaszaczy można podać. Od 8 dnia, jak siedzą na jajach, liczymy pierwszy dzień od zniesienia drugiego jaja. To o tym pamiętajcie. I to troszeczkę zakwaszaczy. Wiadomo, że tu mamy frasal, dobry ocet. Ocet to nie jest zwykły ten taki ocet. Koledzy, zmusiliście mnie do wyprodukowania octu. To jest tylko 6% octu jabłkowego, a dalej jest to 6 kwasów organicznych z fumarowym na czele. Dlatego, że wy tu stosowaliście, większość hodowców po prostu
no nie wiem, co, do czego służy ocet, on uważa, zakwasi mu organizm i tak dalej. Nie, nie, po occie nie zmienia się pH w układzie pokarmowym. Po kwasach organicznych, po żywych kulturach bakterii i tym podobnych sprawach. Natomiast ocet nie. W związku z tym dodaliśmy 6 kwasów organicznych i to jest piękny zakwaszacz, który pomaga nam do utrzymania w zdrowiu gołębi. Teraz ta papka, jak im się wytworzy, to troszeczkę można im siary podać na rozród. Mamy tu siarę? Troszeczkę, tylko nie szaleć, nie szaleć, wspomóc. Nie łyżeczkę na, o Jezu, łyżkę na kilogram karmy, ale dajcie tą łyżkę na 2, na 3 kilogramy karmy. Raz, że zaoszczędzicie pieniądze przez to, że za dużo tego nie zużyjecie, ale gołąb tego nie przetworzy i to pójdzie skałem na zewnątrz. Ciut, ciut je wspomóc. Wiadomo, że musimy troszeczkę multivitaminy podać. Dawka jest, powiedzmy, no, 2-3 razy w tygodniu powinniśmy to podać, multivitaminę, nie? No dobra, jak tylko multivitaminę podamy, nie? Ale jak podamy jeszcze dużo więcej środków, no to wystarczy, to powiedzmy, tak jak 10 ml jest na litr wody, to 10 ml podajmy na 3 litry wody w zupełności. I częściej to podać, 2 razy w tygodniu, 3 razy, ale bardzo małą, bardzo malutką dawkę. Wytworzy się piękna papka, młode są położone już takie w gniazdach i patrzymy, takie malusieńkie, żółciusieńkie, one cudowne są, cieplutkie i zobaczcie, jak rodzice je karmią. I teraz patrzycie, jak są dobrze oswojone gołębie, to one przy was karmią. I taką wziąć sobie, nie zapałkę, tylko te waciki do uczenia, jak on go karmi, to mu tam wyjąć to. Trochę to ptasie mleczko. Zobaczycie, co to jest. Można to zjeść, no to wiecie, jeden dobry. Dzień. Wiadomo, że już one dostają z papkę z ziarnem. Jest to bardzo ważny moment, gdzie powiedzmy troszeczkę organizm należy wspomóc. Tu na tym przełomie, kiedy one przechodzą z papki na ziarno, to powinniśmy troszeczkę podać tego probiotu. Troszeczkę. Troszeczkę drożdży. Troszeczkę multivitaminy. Karmę mocniejszą, karmę w białko, no wiadomo, że nie wszystkich stać, żeby tym białkiem była soczewica, mungo, wyczka najwyższej klasy, to jest bardzo dobre białko, ale no niestety najlepsze. Z tym, że mamy jeszcze to białeczko w tej siarze na rozród. Już o tym mówiliśmy. To musimy pamiętać. I teraz te gołębie powyżej tam 7 dnia mogą mieć jakieś tam zawirowania w kale, brzydszy kał. To są te właśnie środki, jak ten frasal, zakwaszacz, ocet z zakwaszaczami, probiok. Jak brzydko się dzieje, to quicor. Jak już zupełnie niedobrze, miks naturalny. Żadne antybiotyki. Zobaczycie, jakie młode wychowacie. Piękne, młode. Młody musi być taki po lotach, on musi wyglądać jak roczniak. On musi mieć kościec uformowany. Nie może być taka sierota, że patrzymy, że on cały czas siedzi na derszały i dopiero po roku, jak przeżyje, nie zginie gdzieś na lotach, to on dopiero, ten kościec się uformuje, mięsień. Nie. Patrzymy w październik, listopad, no koniec listopada całkowicie muszą być gołębie wypierzone. I zobaczycie, że w ten sposób, jak wyhodujecie na naturalnych środkach, to te gołębie, one już jak roczniaki wyglądają. I wtedy roczniakami można ograć nie tylko oddział, okręg, takimi roczniakami, ale też całą Polskę. Teraz, koledzy, wiadomo, że młode takie starsze potrzebują dużo więcej białka. Mówimy o starszych takich powyżej 10 dni, nie? Takie w tych pypciach takich. To wiadomo, no, siara, drożdże, trochę multi i znowu probiok. Probiok 2-3 razy w tygodniu, ale nawet można zrobić tak, że jeden dzień podajemy rano wieczorem, przerwa, następny dzień rano wieczorem, przerwa, następny dzień 3 i wyjdzie nam co drugi dzień, nie? No po prostu, no ile można podawać różnych środków. Teraz tu karma bogata w białko, na pewno. Musimy podać na budowę kośćca. Zwykłe te muszle, takie my kupujemy z Holandii, sprowadzamy muszle i cegłę, ten granulat ceglany, a to u nich się tak nazywa, rocznej, biała glinka, czerwona glinka, niech to tak nazywają. Rafy koralowej niestety nie wolno tym handlować, możemy to sprowadzić, ale za duże narażenie jest, tu nadzór weterynaryjny tego pilnuje, nie wolno tym handlować, tego nie mamy. Musimy pamiętać do budowy kośćca te węglan wapnia,
który jest w witaminerte, w melanżu i tych wszystkich proszkowatych sprawach, co dzieje z węglem wapnia. Proszę kolegów, nadchodzi taki dzień pomiędzy 22, gdzie w Niemczech już gołębie w Belgii są odsadzane. W Polsce nie. A wiecie czemu? Bo większość jest wyhodowanych na lekach i one są słabiutkie. Ale przyjmijmy, że w 26 dniu młode oddzielamy od dorosłych. Jeśli to jest metoda obrotowa, totalne wdowieństwo, to wyjdzie wam na... W zależności jak sparujecie. Jeśli sparujecie do 20 lutego, to myślę na przełomie 22, 23, 24 muszą być w jakiś dzień oddzielone, przeniesione do nowego pomieszczenia. Co się dzieje? One są tak zestresowane, że zostały odłączone od rodziców. Przestają jeść. Jak jedzą, to tylko trochę. Nie piją, bo nie umieją, bo nie potrafią pić. Musicie mieć cierpliwość. Nawet raz jak się napije i każdy uważa, no nie ma czasu, każe, żeby tam siedzieć w głębniku i każdego po kolei uczyć, ale to są mądre stworzenia. Ale niektóre dopiero na trzeci dzień, jak wam się napije, organizm jest osłabiony. Rodzice mimo wszystko przekazują im ten dar, tą odporność, ale przez niedostatek karmy i wody zaczną chorować. Nazywamy to chorobą gołębi młodych. Niekoniecznie. Jest tyle chorób bakteryjnych, gdzie organizm jest osłabiony, wtedy jest atakowany przez te bakterie. Już nie mówię bakteria, a skończy się na wirusach. Nie do wyleczenia. Przestrzegam. Ale są sposoby na to. Robimy od razu te wyciągi, te herbatki. Tak? No i co tutaj? Mamy probiok. Wiadomo, omega z białkiem na wzrost i tak dalej. Ale co? Te gołębie muszą dostać taki nowy zastrzyk energii. W czym im podamy? Białkiem nie. Karma trudniejsza, one nie chcą jeść aż tak tej karmy. Ale... Gdzieś zgubiłem to. Proszę kolegów, to jest nalot rzecz. To jest probiok omega 2. Nowość, tak? Jest to nowość. Powiem wam, on skupia w sobie, już wam powiem, co? Energię z ATP... skład. Mam w głowie, ale widzicie, jak przed kamerą to wszystko zapomina. Ale, zobaczcie, tu są cztery energie. Mówimy o cukrach prostych, które w zasadzie przy normalnych lotach, gdzie nie ma jakiegoś przeciwnego wiatru, nie ma deszczu, to one do 450-500 km na energia wystarczy. Są to cztery cukry proste. Jest to dekstryna, fruktoza, maltoza. Bardzo niebezpieczne w dużej dawce. Trzeba trochę wcześniej ją już podawać, tą energię. Ale to już będziecie mieli okazję, że jak gołębie przeniesiemy. I teraz co tutaj? Tłuszcz. Jest to tłuszcz 70%. On ma 70% tłuszczu czystego, łatwo przyswajalnego. Jest to tłuszcz zwierzęcy. I teraz co? On musi być przetworzony na energię. Każde ruszenie palcem, powieką, obmygasz, ruch to jest energia. Tłuszcz to jest energia. Cukry proste to jest energia. I teraz te młode gołębie, jak przeniesiemy, przepraszam, że tyle mówię na jeden temat. Jak przeniesiemy do nowego gołębnika, gdzie one w zasadzie fioła dostają ze strachu. No kurczę, nie ma mamy, nie ma taty. On tutaj, kurczę, mało tego jeszcze jakieś zimne pomieszczenie. Więc przenieśliśmy te gołębie do młodziusieńkie, 26-dniowe powiedzmy, do nowego pomieszczenia. One nie jedzą, nie piją, są zestresowane i co? Po 2-3 dniach niejedzenia, picia, co? Choroby je atakują. Więc ziółka pomogą, ale musisz nauczyć tego gołębia pić. Karmę, no niestety trzeba tak im... Najpierw stwórzmy im warunki, żeby one się poczuły komfortowo. Najprostsza rzecz, nasypać słomy. Najlepsze są grochowiny na podłogie, tam gdzie jest gołębnik młodych, tak? I wstawić normalną dmuchawkę, grzejnik, dmuchawkę, że one ciepłe powietrze. One zapomną o stresach. Taką farelkę, tak jakby? Tak. Normalnie dmucha na podłogę i one co? Kładą się w tej słomie skrzydełka do góry i zapominają o stresie. No ale chwilę musimy z nimi posiedzieć, nie? Jak odpoczną, no to dzióbek do wody, niech się napije. Karmę trzeba z góry posypywać, żeby widział, aha, coś tego zacznie dziobać, zaczną wszystkie jeść. W porządku. Teraz, żeby je natychmiast postawić na nogi, no to jest to. Ten probiok omega 2. Z
Słuchajcie, jest to bomba kaloryczna. No, nie wiem, co wy zrobicie, tylko tak wam powiem, nie? Przed pierwszym lotem, broń Boże, nie podawajcie tego. Dopiero jak one wejdą w ten cykl lotowania, gdzie potrzebny jest, gdzie jest potrzebna potworna energia, żeby je utrzymać przy sile, żeby nie nastąpił spadek formy, wtedy to stosować. Powiem, co to jest. Tu, w tym, to macie te C, energię 4, co jest w tym, w energii na loty, tak? Lecytynę, karnitynę, co jest? Lecytyna z karnityną. Szara tam jeszcze jest. No i słuchajcie, to jest... Dostaliśmy takie mikro, makro elementy. Jest to wyciąg z drożdży i z czegoś tam jeszcze. I to razem współdziała. Myśmy długo tego nie podawali, gdzieś 3 lata też. Zawsze 3 lata, zanim puścimy produkt. Jest zabawę, testowanie i tak dalej. Mogę wam jedynie powiedzieć, że to już jest wariactwo. Ale hodowca, który ma czas na wszystko, tak, to te produkty musi podać. Wiadomo, że rano to, południe to, wieczorem to. Natomiast to jest dla hodowców, którzy nie mają na nic już czasu. Że on wpada, gdzie będzie tu szukał, bo bach, bach, jedna łyżka na kilogram. Jak dasz więcej, to po łapach. Można dać więcej. Jak one przyjdą naprawdę wyrąbane, zobaczycie, że zgubiły wagę i tak dalej, to jest energia ATP i to, gdzie jest, są cukry proste i tłuszcz. Odnośnie lotu będziemy dalej mówić. To podajemy zaraz pierwsze, jak te mutki rozdzielimy. Zabrnęliśmy trochę za daleko, bo tu musimy mówić o rozrodzie, a nie o lotach. A póki jestem przy tym probioku i innych nowych produktach, zapraszam kolegów z środkowej części Polski, jak z południowej, tam spod Wrocławia. Jeśli chcą takie rzeczy robić, my mamy dostęp bezpośrednio do komponentów. Dostarczymy na faktury z certyfikatami. Żeby nie było, że naklejka jest taka sama, a w środku, w pudełku coś innego. Naprawdę szczerze wam mówię. Zapraszam do współpracy. Koledzy hodowcy wiedzą, o czym ja mówię. Proszę kolegów, probiok energetyczny z ATP, to jest to pierwsze zaraz podanie, jak przenieśliśmy. Ale musimy pamiętać, że cały zestaw, i tu nie szaleć, podać raz, drugi, koniec. B-kompleks. Słuchajcie, to nie jest B-kompleks, to jest Avipharm. Tylko Avipharm, gdzie wyeksponowane są bardzo mocno mikro, makro elementy. No, nie będziemy tłumaczyć, do czego to służy, ale to, mówiąc szczerze, nawet w lotach, szczególnie na długich lotach, to wspomaga. To musicie o tym pamiętać. I w rozrodzie także. Słuchajcie, teraz tak. Od 35-40 dni młode już sobie takie kółka robią. Niektóre słabsze później trochę, a niektóre są takie cwaniaczki. Już on tam 20, patrzysz 8 dni, już wyskoczy ci na klepkę, już zrobi rundkę. No, to jeszcze nie świadczy, że to będzie bardzo mądry gołąb. Ale musimy o jednym pamiętać. Te młode, które już zaczynają robić pierwsze obloty, natychmiast wycofać kukurydzę. Niepotrzebne są te węglowodany, skrobia, to co jest w kukurydzy. Z tego względu, że gołąb młody nadal musi się rozwijać. Musi nadal... No, właśnie napomknąłem trochę o tych gołębiach młodych, które one są już w nowym gołębniku, w nowym pomieszczeniu. 35 dni, 40, one już... Wiadomo, że takie jak one 2-3 dni są w nowym pomieszczeniu, na tych grochowinkach trochę podgrzewany gołębnik, bo to jest kwiecień, jeszcze zimne dni, noce, troszeczkę ciepło muszą mieć. Ale już wychodzą na klepkę, wystawię takie maluchy na klepkę, wystawiacie. Niech one popatrzą sobie na ten, żaden wam nie zginie przy domu. 35-40 dni, jak one pierwsze kółka robią, wycofujemy kukurydzę, robimy BK młode. Niemcy robią na innych składach, na polskie ja robię inne. My dajemy... To jest ta bez kukurydzy, to będzie karma. Bez kukurydzy. I bez pszenicy. Ale jest z jęczmieniem, my tam nie dajemy aż tak dużo jęczmienia, bo robimy raczej karmy takie skoncentrowane. Niech hodowca ten jęczmień, żeby go totalnie wyszło, to musimy pamiętać, że jakbyśmy wzięli zwykłą tą BPK, co ja mam, i 25 kg, i 25 kg jęczmienia. To jest najlepsza karma. Dla takich młodych.
Niemcy robią to inaczej, bo dają jęczmień obłuszczony. No dlaczego dawać obłuszczony? Przecież te gołębie potrzebują, potrzebują to niestrafne, łuskie. No to jest potrzebne, muszą mieć to gołębie. Niemcy nie, no ale to jest ich problem. My na Niemcy właśnie takie karmy robimy, czego nie polecam. Musi być z czystym jęczmieniem. Dopiero jak zaczynamy, wchodzimy... zakończył się rozrzut, wchodzimy w loty. Ale musimy o jednym pamiętać. Wprowadzamy kukurydzę stopniowo i jak zaczynają się pierwsze treningi młodych. Pierwszy trening to jest wyniesienie gołębia w kratce. Wiecie dlaczego? Na godzinę, dwie, bo one znowu przeżyją stres, ale muszą wiedzieć, że w tej klatce jak będą, zostaną wypuszczone, nic im się nie stanie. Po pół godzinie, godzinie wypuszczamy, przed gołębnikiem wchodzą do gołębnika. Następny dzień powtarzamy. No, mówiliśmy o tym, o tych pierwszych treningach i tu w zasadzie powinniśmy zakończyć rozmowę, bo do trenowania lotów wrócimy znowu, gdzie będziemy opowiadać o działaniu tych naszych wszystkich środków i tak dalej. No trzymam... No muszę trzymać go w ręce, słuchajcie. No zobaczcie, on drugi raz w życiu jest? Nie, no z trzeci raz złapany w rękę. Puść, postawiłbym go na stół i nie ucieknie. Wrodzona inteligencja. 100% ja, zimbredowany. Bracia, siostrzy, jego to są mistrzowie Niemiec, ścisła czołówka. Będziecie wiedzieli, kto to jest ten stary hodowca. Ciężko, u niego tam za dużo jest tych różnych hodowców z jakiś Tajwan, jakiś tam z Chin. No i jeszcze my mamy bardzo złą opinię, dzięki to właśnie naszemu pastorowi. On mi dał kontakt i dostaliśmy po 2 latach oczekiwania te laleczki. Cudowny jansenik. Proszę kolegów, teraz żeby wychować tak piękne gołębie, zobaczcie, tu, to on ma te skrzydła, nie? Tu, no to o, zobaczcie, ja tu naciskam, to palce nie mogą przejść przez to. O, to musi być pokrywa, że on machnie skrzydłami, to nie ma dziurawego skrzydła, delikatnego jakoś, tylko to pióra mają, o, silne pióra, nie twarde, elastyczne, ale ta pokrywa to jest jak taki silny parasol. Ech, już się denerwuję na mnie, że go tutaj męczę. Teraz, żeby takie gołębie wyhodować, parę tych środków Wam się przyda. Może nie wszystkie. Uważam, że Wy macie, większość hodowców ma czas zajmować się gołębiami i oni wiedzą, jak to robić. Dzisiaj był też u mnie taki hodowca, który no, w niedzielę rano wyjeżdża do pracy i dzisiaj wracał i po drodze wstąpił, wracał do domu, zobaczcie, po tygodniu. Mówi, panie, mówi, żeby nie żona, córka, to ja bym gołębi nie hodował. Nie? No w prezencie dostał jeszcze parę produktów, ale tak większość u nas hodowców gołębie hoduje. Dlatego te filmy, które dzięki tu panu Krzysztofowi nagrywamy, może trochę Wam pomogą. Pomogą, no dużo jest hodowców, co dzwoni do mnie, są niezadowoleni, ale są też tacy, którzy dziękują, dostałem tych maili, tyle takich z podziękowaniami. Słuchajcie, nie od mistrzów, bo mistrz jest mistrzem, on nie musi się ode mnie uczyć, ale od wielu takich hodowców, gdzie oni o tych sprawach czytali, ale zapomnieli. Zapomnieli, że we wtorek musimy to podać, a on podał to, co we wtorek, to podał w piątek i odwrotnie. No i później takie efekty są, że oni są tylko dostarczycielami konkursów. Pomijając ten fakt, chciałem jeszcze Wam powiedzieć, koledzy, że to nie jest tylko ta jedna nowość, to ten Omega 2, więc pozazdrościłem firmom niemieckim, gdzie ten katozal, to ATP, co jest w energii, tam Wam pokazywałem, gdzie to tutaj, to katozal w czystości, uważam, że to już jest wariactwo, ale dam Wam ten produkt. To jest katozal, jest to cyjanokobalamina, panie doktorze, 002 w czystym katozalu, 0, panie doktorze, 003 w naszym, plus butafosfan 4 mili, a w naszym jest 6, mocniejsze. Do tego cały zestaw mikro i makroelementów i naszego nie wolno strzykiwać pod skórę. Dlatego uważam, że nasze gołębie są potwornie eksploatowane i one te rzeczy muszą dostać, tylko musicie, dostaniecie ten środek, ale dopiero po pierwszym locie, żebyście go przed lotem nie zastosowali. Czyli to jest nowy produkt, który będzie się stary produkt, ale w swojej ofercie będzie nowy twoje... 100 ml, musicie pamiętać, tego kosztuje około 100 zł, nie? My zrobimy tylko do picia, w związku z tym powinniśmy w takiej małej buteleczce
ale zrobimy z dozowaniem chyba 10 ml na litr i zrobimy w pół litrowej, bo katozal my kupujemy, znaczy cyjanokobalaminę z butafosfanem kupujemy za 1/3 ceny, aniżeli Bayer nam chciał zaoferować, nie? Dlatego to będzie też inna cena. Nie 100 zł buteleczka, ale tam będzie pół litra, mocniej skoncentrowane i no musimy zrobić kalkulację, ale zdecydowanie to będzie tańsze i to dostępne będzie na naszym rynku, ale dopiero na początku maja, żebyście nie stosowali tego przed pierwszym locie. To tyle, a tak jeszcze z takich nowinek powiem wam, że tu Krzysiowi dałem posmakować to, o jaką minę robi, tfu, a ja to wszystko smakuję. Jest to wyciąg z roślin, więc mieliśmy takiego świętej pamięci profesora Taupę, który zaczął się leczeniem naturalnymi środkami, jak nowotworów, wyciągami z torfu, ale później poszedł dalej i jest taki wyciąg z roślin, o którym nie mogę powiedzieć, bo dużo się okaże teraz, że w Polsce będzie producentów tego środka, ale na razie mamy w takiej małej buteleczce od kolegi. O Boże, z Łodzi. Przepraszam kolego, zapomniałem twoje nazwisko. On stosuje to u gołębi 10 kropli na litr i w zasadzie nie ma żadnych chorób. Jest to początkujący hodowca. Gratuluję mu, ja chcę mu Andrzej, no bardzo przepraszam, ale to jest kolega z Skierniewic. Więc słuchajcie, on mnie tak umotywował, bo kiedyś ja też szukaliśmy tego wyciągu, ja znalazłem go, no ale to litr kosztował 150 zł rozcieńczonego tego wyciągu, nie? No daj Boże zdrowie. No to na człowieka tam dawka była chyba 3 razy dziennie po 10 czy 15 ml, to ten litr wystarczył na tydzień i 150 zł rozrzedzonego gówna, przepraszam, środka, który bardzo wspomaga, jeśli chodzi o system obronny organizmu. To nie jest to środek przeciwko chorobom, bezpośrednio bakteriom, ale bardzo mocno stymuluje układ odpornościowy. Tak, bardzo mocno stymuluje ten, tak jakbyśmy tu patrzyli, nie? Jest komórka, tak? I ona jest atakowana przez bakterie, tak? No to żeby te bakterie zatrzymać tu w tym momencie, bardzo w prosty sposób to narysuję, ale ona takie tutaj wytworzy nam otoczkę wokół komórki. Wokół tej komórki i co? Może tą komórkę w tyłek pocałować ta bakteria. Słuchajcie, daj Boże zdrowie, że dzięki temu Pan Andrzejowi on dał nam dużo do myślenia i będziemy to stosować. W marcu uruchomiona będzie w Polsce jest fabryka. Pan Andrzej jest serdecznym kolegą tego właściciela tej firmy. To jest duża, to jest międzynarodowa korporacja. I mam obiecane, że pierwsze w marcu my dostaniemy te wyciągi i dostanie się do testowania. Oczywiście pierwsi tacy jak doktor Hołat. Mamy tu takiego słynnego doktora Hołata. Powiem, że wspaniały człowiek, pół Polski. Jeździ do niego na leczenie, to jest wysokiej klasy specjalista. Hodowca, czołowy hodowca okręgu, ale też w Polsce świetne wyniki osiąga. Na pewno pan doktor, na pewno szef klubu dalekodystansowego Kopernik, Rysiu Zasadzki, na pewno ksiądz Kostosz Jerzy, docprof Haller, na pewno Krystian Kaller, braciołe Puchowie, Krzysiu Szymański. Są to hodowcy testujący nasze produkty. Oczywiście z Niemiec Puchl jest mistrzem Niemiec. No mamy drugi raz mistrza Niemiec, trochę się pochwalę, mogę? No i on ma trzeci rok naszego gołębia też. Trzy samiczki kiedyś tam mu zawiozłem. Słuchajcie, no i się okazuje, dostanę wyniki, ale był tam jeden lot, że na pewno był pierwszy gołąb, drugi. Nie bezpośrednio z całej mojej pary, bo on dostał ode mnie trzy samice, ale samiec jego, samica moja. No i zamówił następne gołębie. Dobrze, ale to są Prange Kopman, nie żadne inne. Chciałem podziękować, proszę kolegów, bo tu też takim testującym hodowcom, co wymieniłem te nazwiska, wysokiej klasy specjalista jest kolega Jerzy Koźlik. Testuje nasze karmy, produkty, on nie owija w bawełnę. Mówi, takie gówno, mówi, to każdy produkuje. No mówimy tam o jakichś tam innych takich sprawach tańszych, no ale no, wiadomo, że potrzebujemy wszystkie produkty do prowadzenia hodowli. I te tańsze, i te drogie. No ale on tak się wyraża, ale testując nasze produkty osiągnął niezłe wyniki w Polsce, tak?
Kręgu jest przeszkodowcą. To jest jeden z najlepszych hodowców w Polsce. No. Chcę podziękować za współpracę braciom Łepuchom, Krzysztofowi Szymańskiemu, koledze Polowi, któremu już wysłaliśmy wszystko do Niemiec na ten rok, produkty karmy, Krystianowi Kalerowi za zaufanie, Jerzemu Koźlikowi i księdzu Kostorzowi. Są to wybitni hodowcy, ale też ludzie na poziomie, z którymi mogę powiedzieć śmiało, dobrze nam się współpraca układa i dzięki nim, i nie tylko nim jeszcze, no możemy wymieniać, kolega Pięczkę, mistrz Polski i więcej hodowców, i przepraszam, że zapomniałem więcej nazwisk, oczywiście Eron, wielkiej klasy hodowca, ale dzięki nim dowiaduję się, które powiedzmy są produkty dobre, złe, które trzeba poprawić, dzięki nim. Ja mam tylko w hodowli około 500 gołębi, a to jest bardzo małe laboratorium. Powiększamy. Mamy w Belgii pana Klemansa, który pierwszy to ATP powiedział, że to jest dobre. To jest ta energia z ATP. Tu z przodu. Tu. Dobrze. Co jeszcze? Chciałbym, jeszcze chwilę wam zajmę czasu. Proszę kolegów, bardzo przepraszam kolegów, którzy nie dostają od nas towaru, karmy szczególnie. Po prostu jesteśmy małą firmą. Wielu sklepom odmawiamy dostarczenia towaru z tego względu, że nie chcemy zwiększać produkcji tylko dlatego, że produkcja zrobi 100% większą, nie? Ale tak, komponenty już nie będą tej najwyższej jakości, bo takich, może pan Krzysztof tu pokaże nam, takie kukurydze, popatrzcie sobie, to są platy, orange, Fleming mais i Bordeaux. Zobaczcie, to nie są modyfikowane kukurydze. Bo każde ziarno jest takie piękne. Wszystkie, jak zobaczycie ziarna jak popcorn, nie? To dupa, to są modyfikowane. To w zasadzie nie dla nas, nie dla naszych gołębi. I taki towar ciężko jest dostać. Słuchajcie, żeby to kupić, podnieśliśmy cenę od razu na samym wstępie. Myślę, że to było 60% chyba drożej, żebyśmy tylko dostali. I to mamy towar na loty, mamy zabezpieczone na cały rok. W poniedziałek wjeżdża jeszcze jedno auto właśnie tej Orange i mamy na cały rok zabezpieczone już wszystkie komponenty na te najlepsze karmy. Dlatego właśnie, że nie idzie zwiększyć produkcji, bo już na przykład komponenty masz teraz pozbierane, to po prostu w sezonie nie jesteś w stanie zwiększyć. I będą zdecydowanie droższe. Zdecydowanie droższe. Więc i tak ciężko nam utrzymać ceny. No, co się dzieje na rynku, to jest absurd. Słuchajcie koledzy, przepraszam, że tak dokończę ten temat. Może jeszcze to znaczy, że dużo wzrosty cenowe będą produktów? Nie. Karm przede wszystkim. Karmy minimalnie podnieśliśmy tylko oceny tych produktów takich cenotwórczych, bo my nie jesteśmy firmą zarobkową, zarabiamy na innych rzeczach. Ale karmy, no już jesteśmy tak dość mocno, stoimy na znaczy mamy dobrą opinię, niezłą opinię w Polsce. I nie tylko w Polsce. Powiem wam, że dobijają się hodowcy nie tylko po karmę, ale tak, z Rumunii. Rumunii. Nie powiem o gołębiach, gdzie latają nasze gołębie. W Szwecji, w Danii, w Niemczech, w Holandii, do Irlandii wysłaliśmy, do Anglii gołębie. Produkty nawet do Chicago były wysyłane kilka razy. No po prostu to nie Amerykanie kupują, tylko Polacy emigranci. No ten internet wszędzie dociera i mają taką nie inną wiedzę i chcą to mieć. Koledzy, serdecznie dziękuję wam, że wysłuchaliście mojego marudzenia. Przepraszam za to, że popełniłem jakieś błędy fonetyczne, ale to co wiem, chciałem wam przekazać, że oby to wam pomogło w osiąganiu lepszych wyników, żebyście wychowali przede wszystkim zdrowsze gołębie i patrząc na piękne takie gołębie leśniące, to już to nam przynosi zadowolenie, a później jeszcze musimy ograć konkurencję. Życzę wam wszystkiego dobrego. A ja w imieniu wszystkich hodowców, którzy są sympatykami tego Wademeku, tych porad, dziękuję i na pewno odwiedzimy kolegę Andrzeja jeszcze w kolejnych odcinkach. Prezentujemy, jak należy postępować z gołębiami, jak produktów używać w kolejnych etapach hodowli. Dziękujemy i do zobaczenia. Cześć koledzy.